Niedawno przez tydzień przebywałem w lesie, miałem taki błogosławiony czas odosobnienia. Jednego dnia poszedłem sobie w głąb lasu na długi spacer, zmówiłem różaniec i potem posłuchałem sobie takiej debaty, dyskusji, gdzie jednym z uczestników był no niewątpliwie utalentowany i bardzo ceniony pisarz fantastyki, który z tego co wiem deklaruje się jako osoba niewierząca, a jego polemistą był Jan Maciejewski. I to właśnie ze względu na tego drugiego chciałem posłuchać tej rozmowy, bo jak go czytam, to on mi zawsze coś w głowie otwiera, jakieś nowe horyzonty. A na dodatek, co też nie jest dla mnie bez znaczenia, jest to osoba, która kocha Pana Jezusa. I ta debata dotyczyła tak zwanej wojny kognitywnej, czyli to wszystko, co jest związane tam z AI czy z algorytmami w internecie i że sprawia, że myślimy i działamy w określony sposób. No i ten pisarz mówił, że ta walka jest już w zasadzie przegrana, bo w starciu z taką siłą nie mamy żadnych szans i nie ma już ratunku. A Maciejewski mówi, że zgadza się, że w takiej konfrontacji nie mamy żadnych szans, ale uważa, że jest ratunek. I zapytano go, a gdzie pan widzi ten ratunek? A on mówi, w duchowym rozwoju. On mówi, ale panie Janku, to co pan mówi jest bardzo trudne. On mówi, tak, to jest trudne, ale jednak możliwe. I dzielę się tym z wami, bo te dwa spojrzenia, raz jeszcze dodam, niewątpliwie osób bystrych i bardzo utalentowanych, pokazują według mnie na jedną rzecz, że jeżeli w człowieku nie ma wiary w Boga i w Jego opatrzność, to świat zaczyna nam się jawić jako chaos, gdzie zło jest krzykliwe i wydaje się królować. Myślenie fatalistyczne. To jest jak tragedia grecka. Niezależnie co zrobisz, każdy wybór jest złem. Od fatum nie ma ucieczki. Natomiast dla człowieka, który jest w łączności z Jezusem, to zawsze jest wybór. Inaczej mówiąc, nawet w bezsensownych okolicznościach możesz przyjąć sensowną postawę. To jest tak, jak czytamy na pierwszej stronie Pisma Świętego w Księdze Rodzaju, że świat przy stworzeniu opisany jest jako ciemność i chaos, ziemia jest bezwładem i pustkowiem, a zaraz potem słyszymy, ale Duch Boży unosi się nad tym wszystkim. Sługa Boży, ojciec Jacek Woroniecki mówił, że każda forma pesymizmu ma u swojego źródła nieufność wobec wyroku wszechmocnego Boga. Jest również dowodem, że miłość Boga niedostatecznie jeszcze opanowała duszę. Brak wiary w opatrzność Bożą sprawia, że w patrzeniu na świat czy nawet na swoje życie pojawia się determinizm i fatalizm. I to, o czym dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, to jest doświadczenie ludzi wszystkich czasów. Nie ma tygodnia, żebyśmy nie byli atakowani wiadomościami, które w różny sposób mogą budzić naszą obawę o przyszłość. Pierwsze czytanie i Ewangelia zapowiadają nieprzychylne wydarzenia, a Pan Jezus jakby na przekór tego wzywa nas do ufności. To mówi też Pan Bóg przez swoje słowo, które jest również antyfoną na początku mszy świętej. Moje myśli są myślami pokoju, a nie udręczenia. Bracia i siostry, my jako uczniowie Jezusa nigdy nie jesteśmy zdeterminowani złem, ale zawsze mamy wybór. Owszem, mogą być wydarzenia, na które zupełnie nie mamy wpływu, ale możemy zdecydować, jak na nie zareagujemy. Często cytuję Edytę Stein, z którą jakoś odczuwam pewną duchową bliskość, ale to jest też święta, którą po prostu rozumiem, a nie mam tak z każdym, że czasem jak coś słyszę czy czytam, to może i wiem, że to jest mądre, ale nie mam pojęcia o co chodzi, że niekiedy język jest nieprzyswajalny. Edytę nie tylko rozumiem, ale przede wszystkim trafia do mnie jej taka trzeźwość i precyzja słowa. Dlatego się tym dzielę. I osoby, które zapamiętały świętą Teresę Benedykta od Krzyża, bo to było jej imię zakonne, mówiły, że kiedy ona została aresztowana i zesłana do obozu przejściowego, to mimo iż wydawała się być w
beznadziejnej sytuacji życiowej, to znamienny był jej optymizm i pewna wolność wewnętrzna. Ona zapisała: nie wolno nam się ograniczać jedynie do tego odcinka życia, który jest nam dostępny. Nasz kłopot polega na tym, że my widzimy mały odcinek i często to jest coś, co nas krzyżuje, a Bóg widzi całość. I Edyta mówi: nie wolno nam się ograniczać jedynie do tego odcinka życia, bo Duch Boży unosi się nad tym wszystkim. Przedziwna jest ta wiara w opatrzność Bożą, jaką ma moc. Ja pamiętam, że moi rodzice opowiadali, że kiedy w Polsce panował jeszcze głęboki komunizm, w którym kłamstwo i przemoc były wpisane w system państwowy, to nawet największym optymistom nie mieściło się w głowie, że ten zbrodniczy system może upaść. Kolejne gałęzie gospodarki będą się rozsypywać, będzie bieda, ale to nadal będzie się trzymać. I nagle upada. Jest ten zabawny dialog pomiędzy tą trójką fenomenalnych maleńców z Fatimy, kiedy te dzieciaki zaczynają zadawać Maryi pytania. I o co pytają? Czy ich koleżanka jest już w niebie? No i Maria mówi: tak, ona jest już w niebie. No następna pyta: a Amelka jest w niebie? A Amelka to jeszcze musi trochę poczekać. A Franciszek to jeszcze musi odmówić kilka różańców, żeby pójść do nieba. I w tym całym dialogu jest niesamowita swoboda Matki Bożej. Ona pokazuje na ogromną wolność Boga. My dzisiaj wiemy, że ta skromna Maryja z Nazaretu uprzedza dwa największe determinizmy XX wieku: nazizm i komunizm. Największe dyktatury, które obligowały myśleć ludzi w jeden sposób: tylko tak i właśnie tak. Czy tego chcemy, czy nie, to Pan Bóg tak stworzył ten świat, że każde kłamstwo to jest dług, jaki zaciągamy wobec prawdy. I za życie w kłamstwie zawsze przychodzi zapłacić. Na przeróżny sposób, od wewnętrznego zniewolenia albo przez konsekwencje, które nas potem spotykają przez innych ludzi. Życie w kłamstwie, czyli życie w oderwaniu od prawdy, po prostu drenuje od środka człowieka. Co mówiły dwie wielkie dyktatury, które uprzedziła Maryja? Miało być wyzwolenie od religii, miało być stworzenie nieba na ziemi, kraju bez Boga, pełnego szczęśliwości i pokoju, a skończyło się potwornym zniewoleniem. I Maryja prowadzi dialog z dziećmi z lekkością, z wyczuwalnym humorem i daje im wiele wolności. Człowieku ochrzczony, człowieku złączony z Chrystusem, nie jesteś zdeterminowany. Dla Boga zło nigdy nie jest ostatnim słowem. Zbawczego planu nie da się zniszczyć. Determinizm mówi, że historia jest nieodwracalna, że jak kula poszła w serce papieża, to musiała go dobić. Dobiła? Otworzył się zupełnie inny pontyfikat. Może ktoś jest dzisiaj tutaj i właśnie myśli, że przegrał swoje życie, że już dla mnie nie ma żadnej nadziei, że już nie ma dla mnie przyszłości, albo że skończył się Kościół. A Pan Jezus jakby na przekór wzywa do ufności. Historia nie jest zdeterminowana siłą człowieka. Bóg ją pisze po swojemu. On jest Panem historii. Ludziom się wydaje, że to oni rządzą, a wszelka władza należy do Jezusa. To opatrzność Boża rządzi światem, a my jedynie w jakiś tajemniczy sposób uczestniczymy w tym planie zbawienia. I nawet jeżeli jakiejś władzy wydaje się, że ma już wszystko dokładnie zaplanowane i zdeterminowane, to nagle pojawia się przypadek, który jest takim kamieniem, na którym szczerbi się kosa determinizmu. Jako uczniowie Pana Jezusa pomyślmy w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że przeciwności i trudności tego świata to jest woda, a Chrystus to arka. Wiemy, że Noe schronił się w arce i nie stała mu się żadna krzywda.
kiedy doświadczamy jakiegoś ucisku czy krzyżowania, albo krzyżowana jest nasza sprawczość, należy schronić się w arce. I im więcej wody zalewa nasze życie, to jeśli jesteśmy w arce, coraz wyżej się podnosimy. Im więcej wody, tym jesteś bliżej nieba. I zakończę zdanie wspomnianej już świętej Edyty, patronki Europy i męczennicy II wojny światowej. To, co ona napisała, w sposób doskonały zrealizowało się w jej życiu, w jej własnym życiu. Dokąd zaprowadzi nas Chrystus na tej ziemi, nie wiemy. I nawet przed czasem nie powinniśmy o to pytać. Wiemy tylko, że dla tych, którzy kochają Boga, wszystko ostatecznie na dobro się obróci.